Prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przysługuje nie tylko pracodawcy. Jak wynika z artykułu 55 Kodeksu Pracy, pracownik w określonych sytuacjach również może niezwłocznie rozwiązać umowę. Z jakiego powodu pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia? Pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do wykonywania innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. W jakiej jeszcze sytuacji umowa może zostać rozwiązana w taki sposób? Pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, również gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Jakich formalności trzeba dopełnić, aby rozwiązać umowę? Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy w tym trybie powinno mieć formę pisemną i podaną przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jaki jest termin na wręczenie pracodawcy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z artykułu 55 Kodeksu Pracy? Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania wiadomości przez pracownika o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jakie jest ryzyko wręczenia pracodawcy rozwiązania umowy w tym trybie? Z uwagi na to, że przepisy prawa pracy nie określają katalogu ciężkich naruszeń pracodawcy, w razie odwołania przez pracodawcę do sądu, to sąd rozstrzygnie, czy powód podany w rozwiązaniu umowy przez pracownika stanowi ciężkie naruszenie pracodawcy. Ile wyniesie odszkodowanie w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy? W przypadku rozwiązania umowy w tym trybie pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa została zawarta na czas określony, w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego miała trwać umowa, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. Jakie skutki prawne wiążą się z rozwiązaniem umowy z artykułu 55 Kodeksu Pracy? Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w artykule 55 Kodeksu Pracy pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Oznacza to, że na przykład pracownik będzie mógł się zarejestrować w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i korzystać z uprawnienia do zasiłku. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Zapraszam do czytania i oglądania. Paulina Aleksiejuk.